W trakcie budowy. Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj gościmy u znanego już teraz w całej Polsce kolegi Jarosława Ruteckiego z oddziału Krośnieńsko-Gubińskiego o numerze PL0360. Kolega jest znany, co chciałem też przypomnieć, ponieważ jego gołąb w tym roku jako jeden z pierwszych, a dokładnie pierwszy, przyleciał z Barcelony. A jest to tym ciekawsze, że jest to gołąb, który już trzeci raz zdobył konkurs tego z tak prestiżowego konkursu. Tutaj jesteśmy u kolegi, u niego w gołębnikach, z tyłu widzimy gołębniki lotowe. Tutaj też na dachu, tam widzimy, tutaj muszę uważać troszeczkę, żeby nie spaść, tam siedzą sobie gołąbki. I kolega nam może coś troszeczkę więcej powie o swojej hodowli. Zaczniemy od tego, może ile hodowla liczy gołębi. Witam serdecznie wszystkich kolegów, witam kolegę. Moja hodowla lotowa na dzień dzisiejszy ma 50 kilka sztuk, bo mieliśmy strasznie tragiczny lot i zginęło mi w granicach 40 gołębi na tym locie. No cóż więcej mogę powiedzieć na temat mojej hodowli. Czyli iloma gołębiami zaczynałeś w tym roku lotować? Zaczynałem lotować 80 kilka sztuk było na pierwszy lot dane. A teraz ile zostało z tego? Teraz zostało 40, w granicach 42-3 gołębi. A te same gołębie, które dawałeś na loty oddziałowe, to były też gołębie, które poszły na loty do Barcelony? Tak. Czy ile tam gołębi oddałeś do lotów w Barcelonie? 6. I wróciło ci na dzień dzisiejszy na razie jeden jeszcze, na razie tak? Jeden. Ale ten taki najzrobiący, najważniejszy konkurs. Tak. To może jeszcze powiesz, tak jak już jesteśmy, o sukcesach oprócz tej Barcelony w oddziale, jakie zdobywasz lokaty? No, na dzień dzisiejszy na 160 członków w oddziele jestem na razie na czwartej pozycji, spadłem z trzeciej na czwartą po tym locie i jeszcze mamy dwa loty przed sobą, no i któż to wie, co będzie. Jakich kolegów, takich rywali masz największych tutaj w oddziale? Z tych 160 hodowców, przypomnijmy, to jest oddział liczny. Tak, no jest tu kilku takich dobrych hodowców. Takie nazwiska, powiedzmy, żeby też się koledzy poczuli dowartościowani. No, Krzysztof Pęczyński dobrze leci, bardzo dobrze leci na dzień dzisiejszy. No jeszcze jeden kolega, co nie chce mu robić. Rozumiem, reklamy, rozumiem. Nie jest zbyt koleżeński, także. Aha, rozumiem. Dobrze, a ten gołąb, który z Barcelony zdobył pierwszy konkurs, z jakiej gołębi to się wywodzi? Ten gołąbek wywodzi się od strony matki Fabry Ayerkamp, od strony ojca jest Arden Mulemans. Rozumiem. Tutaj udało nam się u kolegi właśnie dzisiaj wykonać zdjęcie tego gołębia, który wrócił z Barcelony, także na naszej stronie internetowej będzie go można zobaczyć. Mamy też zdjęcie ojca i kolega jeden nam obiecał udostępnić zdjęcie też matki tego gołębia, tak? Tak. Dobrze. Znaczy, ja mam wcześniejsze zdjęcie zrobione. Rozumiem. Po Barcelonie. Dobrze. To może co, pokażemy teraz kolegom hodowlę, jak wygląda twoja? Zapraszam. Dobrze, dziękuję i wchodzimy właśnie do gołębnika, do kolegi Jarka. Proszę bardzo. Kolega Jarek pójdzie pierwszy, żeby nam pokazać ten... A tutaj, jeszcze nim przejdziemy, to może co tutaj się znajduje w tej części? No, tu mam takie... To jest jedne z ważniejszych pucharów z Barcelony, bo to jednak jest bardzo prestiżowy lot i uważam, że to są największe. Zobaczmy, trofea. Właśnie są te trofea kolegi. On tu tak ma przygotowaną taką półeczkę, one są trochę zakurzone. No to normalna rzecz. To jest gołębnik. To dokładnie. To jest część gołębnika, można powiedzieć. Tutaj co tu masz? Tutaj masz, jak się nazywa, ten beczkę z karmą, którą przygotowujesz, tak? Tu karma też, którą stosujesz. Od dawna stosujesz karmę tej firmy? To w tym roku zacząłem, wziąłem górną półkę, zacząłem stosować firmę Prime. Kolega z takiego z bardzo dobrego sklepu, tutaj wiem, że są oryginalne produkty, sklep Maja z Krosna, któremu chcę podziękować, bo mi ściąga bardzo, bardzo dobre i stuprocentowe produkty, które są z zachodu, a nie podróbki. Co tu jeszcze masz właśnie oprócz tego? No, lecę, teraz sięgnąłem... Powiedzę Tauben Klinik. Tak, Tauben Klinik, produkty... Też Giantela widzę, masz jakiś produkt jeden? No tam dodatkowo wspierający, bo tu jest też elektrolit. Pokażmy. Alfabet takiej firmy. Tak, widzimy. Tu są witaminy i bardzo dobry olej.
Rozumiem. To na bieżąco stosujesz tutaj w hodowli tak, teraz, to, tak? To na bieżąco stosuję, bo tu bardzo dobre produkty. A w tych zielonych beczkach co masz, w tych zielonych beczkach? To mam różne dodatkowe, jakieś tam nasionka, gdzieś czerwoną kukurydzę dodatkowo, to jakieś tak, co dodajesz? Orzeszki, tak, ziemne. No, także, że to co dodatkowo daje. Rozumiem. No, co jeszcze tutaj odnośnie przygotowania gołębi, to będziemy za chwilkę rozmawiać. Zobaczmy najpierw tutaj, co mamy. Tutaj masz taki korytarz, widzę. Tutaj pokażmy jedną rzecz, proszę zwrócić koledzy uwagę. Tutaj taki panuje u kolegi taki, powiedzmy, trochę mrok taki. Tak, i tak, jest, tak. Tak jakby ciemniej było. To jest efekt świadomy, tak? Tak, efekt świadomy to jest. I co to dzięki temu uzyskujesz? Tak jak hodowcy na zachodzie zaciemniają, przyciemniają gołębniki, wolniej się gołębie pierzą. Mają taki swoisty spokój, można powiedzieć, przez resztę dnia. Są ściany, są izolowane watą mineralną, także tu jest i tak, jak jest na dworze bardzo gorąco, to tu jest taki fajny na przykład tam... Taka temperatura nieprzeruszona, taka stabilna, rozumiem. Tutaj jeszcze pokażmy, bo kolega ma tutaj bardzo szeroki ten korytarz, to jest około ponad metr nawet bodajże. Tak, no bo tu są ścianki działowe, aha, które przeganiam z boksów. Jest trochę roboty przy tym, co prawda, bo każde samice, wszystkie samce muszę kolorami wpuszczać do celu. Takich boksów masz tutaj raz, dwa, trzy... Pięć boksów. I to one tam, są. No. Tamten boks jest typowy zrobiony na wdowy. Ten tutaj, tak, pierwszy, pokażmy go jeszcze, mogę otworzyć? Tak. Tylko że teraz są tu chwilowo mutki. Tak. Drugi lęk mutków, z tego względu, że wdową zrobiłem na dzień dzisiejszy tutaj, na wolierze. No tutaj zobaczmy, taka fajna woliera jest. I tam zrobione jest taka grzęda jak dla kur. Tak, zobaczmy. Ja z tego, ale one nie parują się tak jak. Aha, są i to jest taka ciekawostka jeszcze, koledzy, zobaczcie. Kolega Jarek ma właśnie, chciałem powiedzieć, że ma, i to też ochroni od wiatrem, przed najmiernym wiatrem, przed słońcem i przed insektami. I przed insektami. I owadami. Rozumiem. One mają teraz puste karmiki. Często je karmisz? Dwa razy dziennie. One po oblotach już są porannych, także teraz sobie spokojnie samice siedzą i czekają. Rozumiem. Do wieczora. Dobrze, przejdźmy dalej. Wtedy tutaj masz też wdowy? Nie, tutaj masz? Nie. Tu są samce rozpłodowe, tylko teraz tu został akurat jeden roczniak i ojciec tej Barcelonki. Rozumiem. Tutaj też zobaczmy, to kolega ma zrobione, że też tutaj wlot jest taki ciekawie zrobiony, gdyż on jest głębiej umieszczony względem, tutaj tak wejdę z tej strony, pokażę, co chodzi, że on jest głębiej umieszczony tak, w stosunku one lecą, do... One lecą prosto, można powiedzieć, tak, w deskę. Czyli one tak, ściana szczytowa, ta przednia jest... Zasłonięta, tak, ona jest... bokami osłonięte. Później pokażemy z przodu, tak. Całe przesuwam, całe wrota. No i tu zobaczmy. Tu masz tę Barcelonkę właśnie? Nie. Barcelonka na chwilę jest przywieziona tutaj, bo Barcelonka już teraz jest gdzie indziej przygotowywana do rozpłodu jeszcze. Tu są też samce. No, zobaczmy. Samce, wdowce. To jeszcze powiem, tych rodziców tego gołębia, tej Barcelony nie będziemy pokazywać. Będą one na zdjęciach, także każdy będzie mógł się zapoznać, jak one wyglądają. A tutaj pokazujemy, jak kolega lotuje. O, to zobaczmy, tu kolega teraz włączy nam światło. Widzimy te gołębie sobie, przez to, że jest taki półmrok, też jeszcze spokój jest duży zapewniony, tak, nie? Tak, tutaj wszystkie masz na ruszcie tak zrobione te boksy? Tak. Wszystkie roszty, to tutaj taki ruszt, on jest około 15-20 cm. Powietrze nad ziemią, a tutaj w korytarzu nie ma rusztu, tu jest tylko taka lita podłoga. Nie, bo ja sprzątam tutaj. A tutaj co za gołębie masz? Młode, tak? To są młode gołębie. To są młode. Po 3 godzinach wróciły z po oblocie i troszeczkę, zobaczmy. Są, widać śpiące. Tutaj, one tu mają wejście, tak? Nie. One wchodzą jednym wylotem, wszystkie. Aha. Na korytarz i otwieram, przesuwam. Aha, tu zobaczmy właśnie. Bo masz tych trochę młodych. Ile masz młodych tutaj na dzień? 130. Tu jest z 72 rzutu jest. I to planujesz tą czy wszystkimi gołębiami tak, lotować? Ja jestem zwolennikiem wyciągania dużej ilości młodych w granicach 150-200 i ostrej selekcji. To z takiej selekcji, po takiej selekcji ile z tych gołębi liczysz, ci zostanie? Zostaje 50-60, bo naprawdę ostra selekcja. Rozumiem, a teraz jeszcze wracając do tych gołębi, omówiliśmy, z czego pochodzi ten gołąb, który zdobył te 3 konkursy z Barcelony w ciągu ostatnich lat. A jakie jeszcze rasy gołębi, inne gołębie masz wybitne w swojej hodowli? No, mam rasy gołębi klasensy, sangersy, mam oryginalne gołębie od Tadeusza Pałki,
które wywodzą się tam z Vandenabele. To są takie szpaki. Tak. One też tam zrobiliśmy zdjęcie, to będą na tym szpaki, tak. One tu są typowe klasensy teraz z tego Yeti. Tu jest nawet jeden tutaj na tym, na korytarzu. One są typowo właśnie czarno-białe. Który to jest? To jest ten na przykład, tam sam jest taki biały. Tak, widzimy. O. A jeszcze znam pytanie, a od dawna w ogóle hodujesz gołębie? Bardzo dawno, od 6 roku życia. I, ale lotujesz od kiedy? Należę do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych od 82 roku. I cały czas ten lotujesz? Tutaj z tego miejsca, czy gdzieś jeszcze jak się odbywa? Cały czas z tego miejsca, tylko jest to rozbudowywane, bo zaczęło się od małej szopki, później coraz większe to wszystko było, coraz większe, no i teraz jak widać będą jeszcze 12 metrów gołębnika. Tutaj, zaraz przejdziemy na zewnątrz i tam kolega nam jeszcze trochę opowie. Co jest dobudowany właśnie, nowa część. To przechodzimy na zewnątrz i za chwilę powiemy dalej o hodowli kolegi Jarka. Tutaj teraz stoimy na zewnątrz gołębnika kolegi Jarka. Tutaj syn jeszcze, który ma przejąć, jest taka rola, że przejmę pałeczkę, tak, ale ty masz szczęście, bo się interesuje gołębiami, ci tutaj pomaga w hodowli, tak? Pomaga, interesuje. To kolega się przedstawi może. Witam, nazywam się Kevin Rudecki. Jeszcze raz jak? Kevin Rudecki. Tak. I co, gołębie, jak się nazywa, od dawna cię interesują, od dziecka? Od dziecka, i tak cię zawsze pomagasz? Tak. A lotujecie razem na nazwisko tylko na siebie, czy jako spółka? Nie, ja na siebie. Kevin jest też zgłoszonym od 3 lat członkiem oddziału. Już miał nawet swoje 5 minut, bo jedna ekipa już 2 lata temu czy 3 lata temu leciała na niego. To, co prawda, to były późniejsze gołębie, no tam sukcesu takiego nie było, ale już ma jeden sezon zaliczony. Także czeka na przejęcie pałeczki. Jeszcze troszeczkę. Rozumiem. Tutaj jeszcze pokażmy właśnie ten wlot, o którym mówiliśmy. On jest tak umieszczony głębiej, w takiej wnęce. Z dwóch stron jest osłonięty ścianami takimi pełnymi, co pozwala, że tutaj wiatrów nie ma żadnego. Gołębie, czyli po wylądowaniu nie mają żadnych problemów, nie, z niczym, nie pada na to. One zazwyczaj, jest dość wygodne. Przy oblotach... Aha, tu masz zasuwane to. Tak, przy oblotach zasunięta jest, o, to tak, ściana. Zobaczmy, wygląda. Gołębie nie mają prawa lądować, bo wiedzą, że muszą latać. A te gołębie, które tutaj masz na dachu, to są za jedne? Marudery jakieś, jak mówiłeś? Nie, bo wypuściłem rano o 7 na trening i po 3 godzinach przyleciały, jeszcze nie zeszły, bo my się tu kręcimy, to, a one są przyzwyczajone do wołania, także że sobie czekają i obserwują. Tutaj wspominałeś, że chcesz rozbudować gołębnik. Tutaj właśnie pokażmy takie, że tak powiem, fundamenty pod nowy gołębnik, tak? Tutaj ile masz metrów, mówiłeś? 12 metrów. 12 metrów. Będzie połączone z tamtym korytarzem do tamtego gołębnika. To jest wszystko w przebudowie. To są jakieś rozwiązania, których są wynikiem Twoich doświadczeń, podróży gdzieś, podglądniętych rozwiązań, czy to po prostu to jest tak, że sam wymyślasz? Mojej wyobraźni. Twojej wyobraźni, mojej rozumiem. Mojej wyobraźni, tak żeby było dobrze. Żeby było dobrze, ale to doświadczenie tak, będzie... jest na podstawie takiego, że tak powiem... Tak. To jest na podstawie takich empirycznych, że tak powiem, wniosków, tak? Tak, i obserwacji. I obserwacji, tak, rozumiem. Dokładnie. No, a teraz wracając do tego lotu Barcelona, bo specjalizujesz się właśnie w takich dalekich lotach, czy to jest tak, że przypadkowo to... To znaczy, bardzo lubię długie, dalekie dystanse, bo tu może zwyciężyć każdy. Co prawda trzeba się przyłożyć do tego, ale może zwyciężyć każdy. I zacząłem od... Znaczy mówisz o dalekim dystansie, tak, że tu może zwyciężyć każdy. Tak. Rozumiem. Tu po prostu trzeba więcej pracy włożyć, może coś takiego, ale może zwyciężyć każdy. A loty zacząłem dalekiego dystansu od 2005 odnośnie Barcelony i bardzo mi się spodobało. Bardzo mi się spodobała atmosfera i prowadzących Krzysztofa i rodziny Łepuch. Także jest tam fajnie, sympatycznie, miło. Chcę mu podziękować za to z całego serca, że prowadzi taką fajną sprawę. No to się jeszcze przypomnijmy właśnie, bo tak się akurat złożyło, że kiedy było koszowanie gołębi w Łęknicy, to nawet też właśnie przypadkowo, żeby tam nikt nie myślał, że to coś ustawiane. Po prostu też rozmawialiśmy z tobą i opowiadałeś o tych gołębiach, które wysłałeś na Barcelonę i właśnie z tymi gołębiami wiązałeś nadzieję. I tak się też stało. Właśnie ten pierwszy konkurs z Barcelony, który w tym roku zdobyłeś, właśnie o tym opowiadałeś, o tym gołębiu, na którego między innymi liczyłeś. Liczyłeś też wprawdzie na tego drugiego gołębia. To samca, co
zaginął mi na 500, tej naszej bardzo tragicznej. Liczę na to, że jeszcze dojdzie, ale... Sami wiemy, jak to jest z tym dolatywaniem. A teraz wracając do Barcelony. Te gołębie na ten daleki dystans przygotowujesz już, tak jak wspomniałeś, od 2005 roku. Na czym polega taka szczególność w postępowaniu przy przygotowywaniu tego typu gołębi? Do tak długiego lotu, oczywiście. Do szóstego lotu lecę z totalnego wdowieństwa całkowitego. Samce i samice. Do szóstego lotu robię ten sam program dla wszystkich gołębi. Tydzień przed włożeniem na Barcelonę zostawiam gołębie w domu i łączę je dwa dni przed Barceloną w pary. Samicy od dwóch lat dawałem, ja to nazywam system podwójnego samca, bo pierwszego dnia daję jej młodego samca jurnego, takiego, ona się z nim parzy, a drugiego dnia daję jej starego samca. No i efekt jest jaki jest. Moim zdaniem jest fajny, ale no, może każdy próbować. Każdy wyrabia sobie jakiś swój taki niezależny sposób. No i liczy w to, że się uda, nie? W poprzednich latach według tego samego systemu przygotowywałeś te gołębie? Nie, tą samicę drugi rok tak robię. W zeszłym roku była 36, ale w zeszłym roku... A w poprzednim roku jeszcze chyba 8, tak? Tak, tak. To ona leciała po raz pierwszy. Akurat ona, to jej do tego nie przygotowywałem, tak? No od zeszłego roku zacząłem to robić, tak szczerze mówiąc. A szła z marszu, można powiedzieć. Tak samo dwa dni przed koszowaniem łączyłem, ale z tym samym samcem nie robiłem jej takiej większej motywacji. No, liczmy się z tym, że to są wdowy i wdowce. To je trzeba troszeczkę mocniej zmotywować, jak z gniazdówki. Z gniazdówki leci albo do jajek, albo do młodych, prawda? To większa motywacja jest. No. W tym roku dałeś 6 gołębi, a w latach poprzednich ile gołębi dawałeś na Barcelony? To pierwszy rok mój, jak przecierałem szlaki, dałem 5 najlepszych moich, najszybszych gołębi na dalekie dystanse i tu porażka była. Nawet był gołąb bardzo dobry z rodziny tej samicy, ale zginęły wszystkie, nie doszły do dzisiejszego dnia. Nie miałem doświadczenia, zrobiłem tak jak zawsze, nie łączyłem kilka dni przed parowaniem, tylko pokazałem gołębie pół godziny, tak jak przed dalekim lotem. Nie spodziewałem się, że to jest taki ekstremalny lot. Tak, naprawdę. Nie spodziewałem się, nie miałem pojęcia nawet zielonego. Czyli w następnych latach, po tym takiej porażce, już, że tak powiem, tak, już wyciągnąłeś już wnioski i zacząłeś wnioski, postępować inaczej. Zacząłem postępować inaczej, troszeczkę wiedzy nabyłem większej i zacząłem robić inaczej. Już zaczęły się fajnie pokazywać gołębie. Już zaczęły na matka tej samicy, była 30 któraś, później była 8, poszła na trzecią Barcelonę i akurat tak się złożyło. Czyli to jest taka gołąb na Barcelonę, że tak powiem, przygotowywany i specjalnie pod tym, taka linia jakby takich ekstremalnie długich lotów. Tak, tak, tak. To jest gołąb może, który nie robi on w swojej 6-letniej karierze, ma 16 konkursów tutaj w sekcji w oddziele. Ale nieraz mi można mógł powiedzieć, że ratował tyłek, bo zamykał mi piątkę. W pierwszej piątce mi siadał. Niekiedy pierwszy mi siadł. To było elementem, jak siadła mi na gołębnik pierwsza na odległości 150 czy 170 km. No ale ma to swoje doświadczenie przy ciężkim locie, idzie swoim rytmem, jakimś swoim tunelem i melduje się tutaj na ten. Rozumiem. Coś jeszcze chciałbyś tutaj z kolegami podać jakieś informacje, może podzielić się wiadomościami, ciekawymi spostrzeżeniami z tego lotu? No, chciałbym zachęcić kolegów, żeby uczestniczyli w tych lotach, żeby nie robili naprawdę tych przysłowiowych selekcji, że idą fachowcy do gołębnika, usuwają na jesień pół stada gołębi, bo one tak zwane marudery albo ociągacze, ich nie trzeba trzymać, bo nie mają po 5, po 10 konkursów. Po prostu niech się nastawią, zrobią drugi gołębnik do tych typowych gołębi, co one typowo są przeznaczone na długi dystans i być może będą mieli sukces. Życzę każdemu tego z całego serca. To my też Tobie życzymy, dziękujemy za takie życzenia w imieniu kolegów innych, ale też życzymy Tobie, żebyś w kolejnych latach i oczywiście jeszcze konkurs się z Barcelony nie zamknął, ale liczymy, że też jeszcze z tych 6 gołębi, które wypuściłeś na ten lot, wróciła jeszcze co najmniej więcej niż połowa. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze korzystając ze chwili,
takiej, że mogę złożyć jakieś podziękowanie. Chciałbym podziękować kolegom, którzy dzwonili z gratulacjami dla mnie z całego świata, można powiedzieć, bo i z Anglii, i z Francji, i z różnych innych państw dzwonili. I chciałbym podziękować tym swoim kolegom tutaj oddziałowym, którzy mi gratulowali. Chciałbym podziękować Wojtkowi, który prowadzi sklep internetowy i sklep tutaj naprawdę coś ściąga mi wszystkie produkty, jakie sobie tylko zażyczę. Karmę mi ściąga, jest bardzo w porządku, doradza mi i tym podobne. Krzysiowi i rodzinie Łepuch za to, że organizują, bo jeśli by nie zorganizowali i poddali się odnośnie realizowania tej Barcelony, nie miałbym tego sukcesu i nie rozmawialibyśmy tutaj. I też właśnie z myślą o wszystkich takich właśnie osobach, które są zainteresowani zobaczeniem, jak wygląda mistrz. Jeszcze jeden apel do naszego zarządu. Panowie, proszę was, to jest taki prestiż. Przyczyńcie się do tego, żebyście zaakceptowali tą Barcelonę i żebyśmy mogli wspólnie pocieszyć się z całą Polską. Też się przyłączamy do tego apelu i jeszcze raz dziękujemy koledze Jarkowi. Do zobaczenia i życzymy tego, żeby przyszły gołębie z Barcelony, na które w dalszym ciągu czekasz, jak również w przyszłości dobrych lotów. Dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia.